Jestem teraz w bardzo fajnym miejscu, bardzo takim ekskluzywnym. No bardzo ekskluzywnym, świeżo wybudowanym, nowiutkim. Czymś takim, z taką kurczę, jakąś antresolą, czy jak to nazwać, nie wiem, o, z takim kurczę, no fajne, bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce, mieszkania tutaj zaczynają się od 500, no w sumie trochę taniej też były, ale jakieś malutkie pokoiki, ale takie trochę większe, ładniejsze pokoje zaczynają się od 500 zł za dobę, ale jesteśmy, tutaj jest ulica, ja za ulicą, od razu jest plaża, więc nowy budynek, mega fajne, przestronne mieszkania z wielkimi balkonami, z wielkimi oknami, tak, takie przeszklone, nowoczesne mieszkania, ale cena 500 zł za dobę. No jeśli komuś nie przeszkadza, oczywiście na tydzień jak najbardziej, 7 razy 5000, czemu nie za tydzień, ale jeśli ktoś chce mieszkać przez miesiąc czasu, może dwa, może dłużej, nie wiadomo, no to płacić jakieś 12 tysięcy, 15 tysięcy, 15 tysięcy za miesiąc to troszeczkę za dużo. Troszeczkę za dużo, 15. Oh, okay. Oh. I know. Yeah. How are you? How are you? From Poland. Yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Thank you. come to Phuket. Yes, come to Phuket. Yes, come to Phuket. Chodźcie, przyjeżdżajcie na Phuket. Jest bardzo fajnie. Bardzo ładna plaża, bardzo mili ludzie, bardzo dobre jedzenie. Ogólnie jest tanio, ale są też bardzo ekskluzywne miejsca, gdzie trzeba płacić 15 koła za miesiąc. No, ale są też fajne. Są też fajne miejsca za 3000 za miesiąc, więc do mieszkania jedzenie za porcję dobrego jedzenia, na przykład 15 zł, więc da się, wszystko się da. Tylko w zależności do tego, jak ktoś tutaj podchodzi do tego, czy przyjechał tutaj na tydzień i chce porządzić, wydać dużo kasy, czy chce tutaj troszkę dłużej pomieszkać i żyć po prostu normalnie, no to niestety już nie w tym takim chyba stanie. No nie, cofam. No, wszystko zależy od portfela, tak? Od grubości portfela. Jak jest taki portfel, to można i w takich super ekskluzywnych mieszkać. Jak jest trochę cieńszy portfel, no to trzeba szukać troszeczkę dalej od plaży. Troszeczkę dalej od plaży i nie ma problemu, a tam trochę dalej od plaży wcale nie jest gorzej, dzieje się bardzo dużo, takie uliczki wszystkie są przepełnione różnymi restauracyjkami, różnymi barami, różnymi naprawdę fajnymi miejscami, gdzie można bardzo miło spędzić czas, więc i dobrze zjeść, dobrze się pobawić, bardzo w każdym, w każdym klubie, w każdym barze, w każdej restauracji takiej w uliczce jest gdzieś tam bilard, dużo dobrego picia, a oczywiście drinki też, pełno różnych sklepów, pełno ciuchów, wszystkiego jest tutaj naprawdę pełno. Phuket żyje, już nie jest miastem wymarłym. Oczywiście są jeszcze miejsca, które są jeszcze opuszczone, nie zagospodarowane przez to, co się działo przez ostatnie 2 lata. Ale już naprawdę jest bardzo dobrze. Warto już przyjechać, można już teraz wszystkiego posmakować, tak powiem, skosztować i pocieszyć się tym, co, jak się tutaj żyje. Także come to Phuket. Dobra, bo zamiast szukać fajnych mieszkań, to ja gadam do telefonu. Jestem przy Double Tree by Hilton, gdzie jest przed hotelem bardzo ładnie. Tam widać ładne mieszkania, nowe. Tylko pytanie, jaka będzie cena? Idziemy zapytać. O, very nice. Bardzo fajne lobby. Od razu restauracyjka. Bardzo, bardzo miło i przyjemnie. Double Tree by Hilton. Zapowiada się bardzo dobrze. Także ceny na pewno nie będą małe. Ale pójdziemy do recepcji. O, właśnie tam. I zapytamy. Stoję właśnie przy recepcji. Widać od razu, że są tutaj apartamenty, mieszkania, czy jak to nazwać, które mają tutaj wyjście od razu do basenu. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo fajne miejsce. Miło i przyjemnie. Czysto, miło i przyjemnie. Nowocześnie. Lubię tak. Kurde, tylko w cholerę ludzi przy recepcji. O, z drugiej strony tak samo. W cholerę ludzi przy recepcji. No i chyba się nie dowiem, ile kosztuje. Trzeba sprawdzić na internecie.
Trzeba sprawdzić na internecie, ale pewnie tanio tutaj nie będzie, skoro jest taki standard. Ale standard jest naprawdę mega. O, pani tutaj pięknie rysuje? Nie, to pan chyba. Nie, czy pani? Ja już nie wiem. No. No, bardzo miło i przyjemnie, ale zapytamy ceny, oceny booking albo trawala.pl albo jeszcze jakieś inne aplikacje. Jakie tutaj są ceny, bo za dużo ludzi w recepcji. Tutaj jest jeszcze taki jeden pokój z dużym łóżkiem. Trochę mały, kurczę, ten pokój. Można materac dołożyć. Można dołożyć materac i go sobie gdzieś tu postawić, czy tu, czy tutaj koło łóżka. Później jest jedno to duże łóżko. A to jakieś takie dwa foteliki. Telewizor, biurko. Dość duży balkon. Bardzo blisko plaży, bo to jest tam właśnie koło tego bardzo ładnego miejsca, tak? Duża szafa, lodówka, no i łazienka jest w miarę okej, okay. No jest tylko taka ta półeczka, kibelek i prysznic. Kurde, no troszkę ciasno, żeby było trochę większe to mieszkanko. Ogólnie dla pary wystarczające, idealne. No ale 1000 batów za dobę. Mała, krótka przerwa w poszukiwaniu jakichś fajnych mieszkań, fajnych apartamentów do spędzenia dłuższego czasu. Family room wygląda tak. Jedno takie łóżko, telewizor. Oh, this room also? Yeah, family room. Family room with this room? Yeah. Ah. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Very nice. This is very good. Very big. This is family room. This room and this room. Mm-hmm. Also, yeah, together. One room. Mm-hmm. One room. Yes. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Yes. Okay. Znajdujemy się w kolejnej willi. Znaczy nie willi, tylko w hotelu. W kolejnym hotelu idziemy zobaczyć taki family room z dwoma łóżkami, bo w jednym łóżku nie da się spać w trójkę, no bez przesady. Choć na szczęście teraz mamy dwa łóżka w naszym hotelu, ale w pierwszym hotelu mieliśmy tylko jedno łóżko i było ciężko. A tutaj... No. Be careful! Standard room with two bed. Mhm. This is a deluxe exit. Mhm. A. Mhm. Too bad. Mhm. Yes. Mhm. And do you have bigger room? Upstairs. Okay. No fajnie tu jest, troszkę ciasno na trzy osoby. Łazienka normalna, tylko przeszklona. Tak to wygląda tutaj. Jesteśmy na drugim miejscu, idziemy zobaczyć większy pokój. Później zapytamy o ceny, jakie są ceny. Przed chwilą oglądałem bardzo fajny pokój, ale cena była 12 tysięcy za miesiąc. Także troszeczkę za dużo, ale... Mhm. Ale to dalej jest taki jeden mały pokój, to w ogóle no dalej jest za mało. Mhm. So do you have maybe with one bedroom? One bedroom. Mhm.
Oh, I know. Up there. Yeah. Okay. Jeszcze wyżej. Up. Ten room. Okay. I know. Mm-hmm. Okay. Idziemy jeszcze wyżej, bo to dalej jest ciągle za mało. No jesteśmy jeszcze wyżej. Zobaczymy ostatni pokój z chyba dwoma pokojami. Kitchen room? Yeah, with kitchen. Yeah. A, connecting room, yes, very good, connecting room. To właśnie takie coś nam chodziło, czyli mamy jeden pokój, taki dzienny. Fajnie, duża kuchnia, byłoby gdzie robić soki. O, okej. Okay. Okej, okay, yes, connecting. Aha. And this one. Aha. Yes. Yes. I tutaj jest duże łóżko pojedyncze i tak ma być właśnie. Duże pojedyncze z widokiem tutaj na basen. Okej. Okej. This is very good. Now we need very good price. Very good price. How much for this room? Okay, I told my boss last day. Yeah. Mm-hmm. I need for 1 month. You want one bedroom and one this, right? Yes. I need to connect room. One bedroom. Siema. Jeszcze nie znam ceny tego hotelu, który wam teraz pokazywałem, tego pokoju, bo pani musi zadzwonić do szefa, bo ona nie wie i koniec, ona nie wie, a ja w tym momencie właśnie leję sobie do kufla po piwie taki Schweppes limonkowy. Jest tutaj bardzo dobry i akurat tutaj przy plaży puszka takiego Schweppesa z lodem kosztuje dość sporo, 7 zł. 7 zł za puszkę Schweppesa przy plaży, w takiej jakiejś tam pierwszej, lepszej restauracji, ale takiej fajnej. Także tak to mniej więcej wygląda. A co do ceny za ten duży pokój, to wam powiem ewentualnie później, bo sami zastanawiamy się, czego wziąć, czego nie wziąć, bo ogólnie jest bardzo fajny. No ale cena musi być dobra po prostu. Poniżej 50 tysięcy. O, właśnie dzwoni. Okej, znam już cenę tego pokoju dużego z tą kuchnią i tego takiego połączonego pokoju z tym drugim pokojem, co przed chwilą widzieliśmy na najwyższym piętrze. Fajnie tam jest, bo był basen, fajne widoki, wszystko, spokojna okolica, ale cena to jest 2400 batów za jedną noc, czyli wychodzi 70 tysięcy batów za miesiąc, a to jest jakieś 8,5 tysiąca złotych miesięcznie, więc no jak na naszą kieszeń troszkę za dużo, szukamy czegoś tańszego. A w podobnym standardzie, bo są nawet pokoje, które oglądaliśmy już wcześniej przez takie różne agencje, to kosztują tylko 2,5 tysiąca złotych miesięcznie, gdzie mamy dwie osobne sypialnie, dodatkowo fajny salon, balkon, mega widok. Tylko mamy problem co do łazienki, tylko nie bierzemy z tego względu tego pokoju, bo jest taka trochę słaba łazienka, no bardzo słaba łazienka. Ale fajnie no tyle, że jest na przykład jeszcze pralka w tym pokoju, więc można sobie używać jej, tak, prać, nie trzeba chodzić na miasto i prać, wydawać dodatkowych pieniędzy. I kosztuje tylko 2,5 tysiąca na miesiąc, naprawdę fajne, bardzo fajne, duże mieszkanie, tylko ma złą łazienkę, no kurczę, tak zawala nam ta łazienka w tym takim jednym mieszkaniu, którego wam jeszcze nie pokazywałem, ale być może weźmiemy to mieszkanie, to wam pokażemy. Dobra, tymczasem ja piję Sprite'a i spadam oglądać mieszkania inne dalej.